Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku i zapraszam do odczytania kolejnego fragmentu. Tym razem jest on zapisany w Księdze Ezechiela w 33 rozdziale i tam werset 11. Powiedz im, jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Słyszycie to błaganie Pana Boga tutaj w tym fragmencie? Ono jest po prostu niesamowite. To miażdży mój umysł i moje serce. Bóg Wszechświata, Stwórca wszystkiego, błaga, żebrze wręcz o uwagę i o podjęcie właściwej decyzji u ludzi, u takiego prochu, u takiej pary, która się pojawia i zaraz znika. Bóg Wszechświata jest w stanie uniżyć się do tego stopnia, żeby błagać nas o to, abyśmy we właściwy sposób żyli, postępowali, abyśmy podjęli słuszną decyzję. To się po prostu nie mieści w głowie, ale jednak tak jest. Więc to pokazuje, jak bardzo, bardzo mocno zależy mu na naszym szczęściu i zbawieniu. Na tym, żeby nam dobrze żyło się tu i teraz, ale żebyśmy nie upatrywali jedynie radości i końca wszystkiego w tym życiu, ale myśleli bardziej szeroko, w szerszej perspektywie. I abyśmy mogli spędzić z Nim całą wieczność. Mówiliśmy o tym, że Pan Bóg daje nam pełną wolność, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, czy pójść za Nim, czy być przeciwko Niemu. Jak najbardziej, ale to nie oznacza, że jest Mu to obojętne, jaką decyzję podejmiemy. Tylko ktoś, kto w szaleńczy sposób, naprawdę bardzo głęboki, prawdziwy, autentyczny nas kocha, może do tego stopnia zabiegać o naszą uwagę i apelować o to, abyśmy się 10 razy zastanowili, zanim podejmiemy decyzję, żeby żyć przeciwko Niemu, przeciwko Jego przykazaniu. Mówi: ja nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek zginął. Myślicie, że sprawia mi to radość, że pewne osoby będą zatracone, że przepadną na wieki, że będą pozbawione istnienia? Nie, absolutnie. Nie chcę, żeby ktokolwiek zginął. Zawróćcie ze swojej drogi. Po co macie ginąć? Niesamowite. Chociażby ten jeden fragment zaprzecza całej heretyckiej, diabelskiej koncepcji piekła i Boga, który jest mściwy, który jest chamski, arogancki i który czyha jedynie na to, żeby podstawić nam haka, żebyśmy się wyłożyli, żeby mógł nas ukarać. Już ten jeden fragment przeczy całej tej średniowiecznej, pogańskiej koncepcji, wywodzącej się od Platona i Arystotelesa, z której Kościół Powszechny czerpie bardzo dużo. Bóg jest zainteresowany Twoim i moim zbawieniem. Bóg pragnie Twojego i mojego szczęścia w wymiarze doczesnym i wiecznym. Ale zastanów się dzisiaj, czy Jego pragnienie pokrywa się z Twoim? Czy to jest również to, czego Ty najbardziej pragniesz, do czego Ty najbardziej dążysz w swoim życiu? Bo jeżeli nie, Pan Bóg nie będzie na siłę Ci wkładał tego do głowy, nie będzie Cię urabiał, nie będzie w jakiś sposób tutaj manipulował okolicznościami, żebyś zrobił tak, jak On chce. Masz pełną wolność. Możesz zrobić, co Ci się podoba. Biblia mówi: wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Nie wszystko jest tym, co nam nie szkodzi, co przyczynia się do naszego szczęścia, do tego, że możemy stać się lepszymi, bardziej wartościowymi ludźmi. Czasami pewne decyzje podejmowane przez nas mają jedynie na celu podsycić nasz egoizm i zbliżyć nas do tego wielkiego uzurpatora, który chce się nazywać naszym Panem, a którym jest diabeł i szatan. I chociaż ludzie są świadomi tego, że ich decyzje ranią serce Boga i że konsekwencje są takie, a nie inne, niektórzy świadomie podejmują decyzję, żeby przylgnąć do grzechu i żeby skupić się jedynie na tym, co jest tu i teraz. Oby Bóg dał, żebyś ty, drogi słuchaczu, nie był jedną z tych osób. Dziś, jeżeli słyszysz Jego głos, ten błagalny głos, nie zatwardzaj swojego serca. Może jest to ostatnia możliwość, w której słyszysz głos Boży i kiedy możesz jeszcze podjąć decyzję zmiany swojego położenia i swojego wiecznego przeznaczenia. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa apeluję do Ciebie, abyś powierzył Mu swoje życie. Abyś wykorzystał ten czas, póki jeszcze go masz. Powiedz, kto może Cię kochać bardziej niż On? Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje daje za przyjaciół swoich. Nie dość, że za Ciebie umarł, to jeszcze żebrze o Twoją uwagę i o Twoją właściwą decyzję. Powiedz, czy jest ktoś inny, kto kocha Cię do tego stopnia? Czy chwilowa przyjemność, dojście do czegoś wartościowego w oczach tego świata jest warte tego, abyś stracił swoje zbawienie i życie wieczne? Czy to naprawdę jest tego warte? Osobiście uważam, że nie. Dlatego dziś, gdy masz jeszcze możliwość, pójdź prosto w ramiona Chrystusa. Tam znajdziesz szczęście, tam będziesz bezpieczny. Tam Twoje życie znajdzie spełnienie. I o to chciałbym się modlić dla Ciebie, drogi słuchaczu, abyś właśnie taką decyzję dzisiaj mógł podjąć. Niezależnie od tego, czy znasz Boga, czy nie. Dlatego, że każdy dzień jest osobną decyzją, którą każdy z nas musi podjąć. Czy iść za Bogiem, czy żyć z dala od Niego. Oby Twoja dzisiejsza decyzja była na Jego korzyść, a tak naprawdę również na Twoją. Pomódlmy się. Panie Boże ukochany, który mieszkasz w niebie, chcemy Ci bardzo podziękować za to, że Ty nie rezygnujesz z nas. Możemy gardzić Tobą, możemy lekceważyć Ciebie, możemy być wrogo usposobieni do Ciebie, ale tak długo, jak długo człowiek żyje, cały czas ma szansę na to, żeby podjąć decyzję, że chce się odwrócić od tego diabelskiego sposobu życia i postępowania i wybrać podążanie drogą prawdy i światłości. Boże, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że Ty nikogo nie skreślasz. Że nawet najgorszy drab, przestępca, najobrzydliwszy, najwstrętniejszy człowiek, póki żyje, ma szansę na to, żeby doznać przemiany, żeby uzyskać przebaczenie, żeby przyjąć Twoją miłość. Boże, nie daj, abyśmy byli wśród tych, którzy zlekceważą Twoje wezwanie, którzy tym pogardzą, którzy się od tego odwrócą, ale abyśmy byli wśród tych, którzy poruszeni do głębi Twoją miłością i zaangażowaniem w zmianę naszego doczesnego i przyszłego losu. Poświęcą się Tobie w zupełności i nie dadzą się złamać, zniechęcić, czy w jakikolwiek inny sposób odprowadzić od Ciebie. Nawet, Panie, chociażbyśmy wszystko osiągnęli na tym świecie i byli kochani przez cały świat, to i tak w żadnym stopniu nie może się to równać z miłością, jaką Ty żywisz do nas. I co pokazałeś najpełniej, przychodząc na ten świat, stając się jednym z nas i przelewając swoją krew. Nie daj, Panie, aby nasze serce było tak zatwardziałe i tak niewzruszone, żeby nie odpowiedziało na Twój błagalny apel z Księgi Ezechiela. Daj, Panie, abyśmy w dzisiejszym dniu wybrali Twoją drogę i zostali na niej aż do końca. Modlę się o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za to, że dzisiaj mogliśmy przestudiować ten fragment. I liczę na to, że ten apel, który Bóg skierował do nas poprzez te słowa, potraktujemy poważnie. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału Adwentyści Gdańsk, o tym, aby lajkować ten film, jeżeli zgadzacie się z treścią, która została tutaj przedstawiona. Możecie podzielić się jakimś swoim wnioskiem, komentarzem, pytaniem. Zachęcam do tego bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.